Wioska Teteriwskie, jej północna część w północnej Ukrainie, zniszczona praktycznie całkowicie, nikogo tutaj nie ma, bo stoi takie coś, cała kolumna zniszczonych pojazdów wojskowych, nie wiem czy ukraińskie, czy rosyjskie, bo nikogo tutaj nie spotkaliśmy, żeby objaśnić, bo wam pokażę jak wyglądają domy wokół. No, tutaj jakieś wejście było bardzo ładne, min chyba nie ma. Kwiatki jeszcze rosną. No tak wygląda dom. Ich to jest cała masa. Natomiast te pojazdy, jakieś rykoszety, zresztą na płocie też. Natomiast te wszystkie pojazdy, BTR-y, BRD-y, zawsze mi się mylą. Są wszystkie już przepołowione. To nie były przepołowione w momencie wybuchu, tylko tutaj widać ślady palnika. To znaczy, że już sobie wszyscy wycinają, co popadnie, żeby zawieźć to na złom i trochę zarobić. O, tutaj jest, o kurde, cały pocisk, który został rozerwany od środka, więc pewnie w momencie pożaru wybuchł. No, często pytacie, jak wygląda załoga, gdzie są ciała. No nie wiem, czy sobie wyobrażacie, że w czymś takim mogą ciała przetrwać. Pewnie gdzieś tam są jakieś resztki kości, ale co najwyżej małe kawałki zostają, bo temperatura spalania w takim pojeździe czy w czołgu jest tak wysoka, że no przede wszystkim ciała są zmielone na mielonkę, na drobne kawałeczki, a potem dodatkowo wszystko jest spalone. Też przepołowiony. Także tutaj dosłownie nic nie ma w środku. To tak samo rozerwane wszystko od środka. Kolejny. Nawet nie liczyłem ile ich jest tutaj. Tu jeszcze kolejny. Tam nasz człowiek w środku. Patrzcie to. To jest na amunicję. Jeszcze jest wepchnięty jeden nabój rozerwany. Też rozerwany od środka. Ile w tych pojazdach ludzi zginęło, a ile w tych domach wokół. Tutaj kolejna chata za tym rozwalona. Tu kolejny pojazd. Wszystko jest podziurawione od rykoszetów. O, zobaczcie to. To są kolejne, z których wypadają naboje rozerwane. Zobaczcie to. To jest masa pocisków, które wystrzeliły z czegoś takiego, czyli z łuski, przez pożar. Zazwyczaj one są spłaszczone, kiedy trafiają w cel. No teraz nie są, bo w nic nie trafiły. Pewnie poleciały gdzieś w powietrze, czy cholera wie. Nie wiem, jaka jest prędkość wylotu, kiedy taki pocisk wybucha. Ale podejrzewam, że niewielka. Tu jeszcze działo jest do góry. Przetrwało. O, tutaj żarówka. Jeszcze cała. No nie, przepalona. Szkło z wizjerów. Tam kolejne zniszczone domy. Tutaj nasz pojazd. Tam wyszła jakaś kobieta, która tutaj chyba mieszka, więc zaraz podejdziemy, zapytamy, czy im czegoś potrzeba. Bo będziemy tu jutro znów z pomocą humanitarną i przywieziemy produkty.